Bydło Charlotte. Hodowca Łukasz Grześkowiak. Charlotte pochodzą z centralnej Francji. Jest to typ użytkowy mięsny. Jest to stara francuska rasa wywodząca się od lokalnego białego bydła. Pierwsze pisemne wzmianki o białych krowach pochodzą z roku 878. Pierwsze księgi hodowlane powstały we Francji w 1864 i w 1882 roku. Po II wojnie światowej Charlotte zdobyły popularność na całym świecie. Jest to największa francuska rasa. Krowy osiągają w kłębie 140 do 142 cm i ważą od 750 do 950 kg. Dorosłe buchaje osiągają wysokość w kłębie 150 cm przy wadze 1000 do 1400 kg. Największe sztuki ważyły ponad 1500 kg. W stadzie znajduje się 15 krów mamek, dorosły buchaj oraz cielęta. Właściciel twierdzi, że nie występują u niego problemy z porodami. Hodowca jako największe zalety tych krów wymienia spokojny temperament, szybkie przyrosty i chude mięso.